wejść piaskowa do Horst Cmentarz. Jedziemy numerem bocznym 257 do zajezdni Częstochowska. A my za chwilę dojdziemy do przystanku Rocznicy Dominikańska. Przystanku 939 chyba. W ogóle długi model autobusu i to mi się podoba, ale szkoda, że tu zajezdni zjeżdża. Ogromna to. Pszczoła jakaś, przepraszam. Nie, to mucha XD. Mam za chwilę dojdziemy do przystanku Choroszczówek 11 listopada, numer przystanku 852. 57, przepraszam. No po 657. Widzowie, nie dość, że wycofali tego testowca 501, to 655 też już wycofali. Jak to jest smutne. Kot! O matko! Jezu! Jakiś kot tam był, dobrze, że ten zaczekał. Ale short. Nie wiem, czego było widać. Jechaliśmy na przystanku Choroszczówek 11 listopada, numer przystanku 857. Tak, dobrze. Albo nie, chwila, wiecie co, jednak nagram w dłużej trochę filmik, bo to nie ma sensu. Dobra, a my za chwilę dojdziemy do przystanku Choroszcz Szpital. Nie, żaden, nie jest żaden plac Brodowicza, tylko prosto szpital. Jeśli mi wystarczy, to nagram do Nowosiłek, a jak nie, to do Choroszcz Mickiewicza Nexmer. Jezu, w ogóle jestem smutny, gdy jakiś typek mi nie zgłosił. Teraz znów live'a pewnie nie będę mógł przez jakieś 90 dni robić. Dla mnie te 90 dni to jest 1000 lat. Dobra, my skręcamy w prawo. Wyjeżdżamy z Braińskiego i skręcamy na właśnie Henryka Sienkiewicza, jeśli dobrze mówię. Nie wiem sam, czy to jest Sienkiewicza, ale raczej jest, raczej. Tak mi się wydaje. Był ciśnik, gdyby tylko założyć zaraz w lewo w prawo. O mój Boże, to by było. Wesołana nazwa, Lenzy. Chwila, widzę, bo coś zobaczył. Zobaczcie.
Kolacjowo. Nie wiem, za ile tam dojedziemy. Czyli do chora szpital zrobię. Widzowie. Czemu w ogóle nagrywam tylko do właśnie chorego szpitalu, ponieważ mamy znów ten cały, no wiecie, limit nagrywania. I teraz mam max tylko 12 minut i 12 sekund. W ogóle też będzie ten, przepraszam, jeszcze ten, będzie miał cały odcinek z, jakby to powiedzieć, no dzisiaj jeszcze z Robloxa, więc cześć. Bo ten film był nagrywany wczoraj i ten, przepraszam, że na końcu powiedziałem, że Robloxa, bo no, akurat wczoraj miałem nagrać Robloxa, a jednak zaplanowałem premierę na dziś, więc cześć.